Cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam dla Was taki filmik, w którym chciałabym Wam jasno się określić, jasno powiedzieć, jak właściwie wygląda moja dieta, jak wygląda to moje zdrowe odżywianie, bo ja myślę, że ono jest całkiem zdrowe. Dlaczego to robię w ogóle? Robię to z tego powodu, że zauważam w ostatnim czasie, że jest taki wielki boom na to zdrowe odżywianie, na to, żeby żyć troszeczkę zdrowiej, żeby jeść troszeczkę zdrowiej. Powstaje też bardzo dużo kanałów o właśnie takiej tematyce, o tematyce dietetycznej, żywieniowej, fitnessowej, jest nas coraz więcej. Cieszę się z tego powodu i przeglądając te kanały, zauważam, że co osoba to inne podejście właśnie do tego tematu. Każdy z nas prowadzących takie kanały właśnie ma nieco inne podejście do odżywiania, bo dzisiaj chciałabym się na odżywianiu skupić. I chciałabym właśnie jasno w tym filmiku określić, jaki jest mój stosunek do odżywiania, do diety, do zdrowej diety, bo ja myślę, że moja jest zdrowa, aczkolwiek nie mnie osądzać, kto z nas właśnie tutaj, chociażby na YouTubie, czy ogólnie czyja dieta jest najzdrowsza i kto dokonał najlepszego wyboru. Ale do rzeczy chciałam Wam przedstawić właśnie moje podejście do odżywiania, więc jeżeli chcecie posłuchać, co mam Wam do powiedzenia, no to oczywiście zostańcie ze mną. Pamiętajcie, że to, co powiem, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. To jest to, co ja wdrożyłam w swoje życie i absolutnie nie wszyscy musicie się z tym zgadzać. Fajnie, że właśnie istnieje wiele różnych podejść do tego tematu, ponieważ gdybyśmy wszyscy jedli jedno i to samo, no to przyznajcie, że troszeczkę ten świat byłby nudny. Tak więc to jest jedynie moje zdanie, mój sposób na odżywianie. No, musiałam to zaznaczyć, żeby nie było żadnych niedomówień. I na początku jeszcze muszę wyjaśnić, że ja nie jestem ani na diecie wegetariańskiej, bo takie pytania właśnie były, czy jestem wegetarianką, ani na diecie wegańskiej. No zresztą, co widać po moich przepisach, ale były takie pytania, czy jestem na takiej diecie, więc odpowiadam, że nie, nie jestem. Jestem mięsożercą, aczkolwiek też jakoś tam, nie wiem, kilogramami tego mięsa nie wcinam dziennie, ale jestem mięsożercą. Na czym więc polega to moje zdrowe odżywianie? Moje zdrowe odżywianie polega na tym, że staram się pomiędzy tymi wszystkimi produktami, które znajduję w sklepie, na półkach sklepowych, znaleźć takie, które są najmniej przetworzone, takie, które dostarczą mojemu organizmowi wszystkiego tego, czego on potrzebuje. Staram się jeść sporo warzyw, jem też owoce, czyli po prostu ogólnie z tym, co wkładam do ust, staram się dostarczyć swojemu organizmowi wszystkiego tego, czego on potrzebuje. Przede wszystkim poszczególnych makroskładników w odpowiednich ilościach, czyli w odpowiednich ilościach białka, węglowodanów, tłuszczu. To jest chyba bardzo, bardzo ważne. Ale staram się też, żeby to moje dzienne menu było jak najbardziej urozmaicone i jak najwięcej znajdowało się w nim tych wszelakich witamin, mikro, makro elementów, żeby po prostu nie musieć w żaden sposób niczego suplementować. Dlaczego jestem przeciwniczką suplementacji? Może nie tyle przeciwniczką, co sama staram się dążyć do tego, żeby po prostu w żaden sposób się nie suplementować. Robię to z tego powodu, że tak naprawdę nigdy te tabletki syntetyczne, te jakieś proszki i tak dalej, witaminy syntetyczne nie zastąpią nam tego, co możemy sobie wyciągnąć z jedzenia. I tak naprawdę ja w tej chwili nie suplementuję się niczym, nie mam żadnych problemów zdrowotnych i oby tak było jak najdłużej, ale jeżeli byłabym zmuszona do suplementacji czegoś, jakiejś rzeczy, to oczywiście bym to zrobiła. Natomiast w tej chwili akurat nie suplementuję się niczym, wyciągam, że tak powiem, wszystko to, co jest potrzebne mojemu organizmowi, po prostu z jedzenia. I teraz tak, ja nie jestem za odrzuceniem wszystkiego tego, co jest niezdrowe, co jest zakazane. Nie jestem, ja zawsze podkreślam, że nie ma czegoś takiego, że ja coś ze swojej diety całkowicie wyrzuciłam. Nie ma takiej rzeczy, którą ja bym całkowicie wyrzuciła. No nie wiem, może smażenie w głębokim tłuszczu i takie rzeczy, ale chodzi mi o to, że po prostu ja wszystko
takie na przykład cukier, tak jak na przykład białą mąkę. Ja te rzeczy staram się po prostu ograniczać w znaczny sposób. Nie jem tego na co dzień, ale jeżeli zdarza się taka chwila, że po prostu mam na to ochotę, albo nie wiem, okazja temu sprzyja. Jestem na weselu, jestem na urodzinach, jestem, nie wiem, z kolegą gdzieś tam, to po prostu, no, nie odmawiam sobie aż tak strasznie tego. Jeżeli mam ochotę, na przykład powiedzmy na jakąś tam czekoladkę czy na jakiegoś batona, to ja po prostu to jem. Kupuję sobie i zjadam, ponieważ wiem ze swojego doświadczenia, że jeżeli sobie odmówię raz na jakiś czas, kiedy mam naprawdę straszną na to ochotę, odmówię sobie tej rzeczy, to skończy się to po prostu takim ogromnym napadem głodu. Ja kiedyś miałam ogromny problem właśnie z takimi napadami głodu, gdzie potrafiłam pochłonąć naprawdę kilka tysięcy kilokalorii za jednym posiedzeniem, w jednym posiłku, więc to było coś strasznego. I właśnie to był czas, kiedy starałam się całkowicie odrzucić te wszystkie niezdrowe rzeczy. I tak to właśnie się kończyło, dlatego też nie mam zamiaru do tego wracać. Wolę raz na jakiś czas właśnie pozwolić sobie na to coś niedozwolonego, coś, czego nie powinnam jeść, ale pozwalam sobie na to, żeby po prostu właśnie skończyło się takim ogromnym napadem głodu, jak było to kiedyś, bo wiem, że może do tego znowu dojść i absolutnie tego nie chcę. Ja uważam, że jeżeli na co dzień jemy zdrowo, jeżeli nasza dieta jest naprawdę urozmaicona, jest bogata w te różne dobre rzeczy, to nie wiem, dwa ciastka czy nawet tabliczka czekolady nie jest w stanie po prostu tego wszystkiego zepsuć. I jeszcze dla jasności, żeby tak nie było, że jestem za tymi słodkościami i tak dalej, bo ja jeżeli mam już ochotę na coś niedozwolonego, to zazwyczaj jest to coś słodkiego. Jakoś, nie wiem, na jakieś chipsy, paluszki, na coś takiego nie mam ochoty. Jeżeli mam już ochotę na coś, to zawsze jest to jakaś słodkość. Jakiś kawałek ciasta, jakieś ciasteczko, albo, no nie wiem, czekoladka, coś takiego, ponieważ do takich rzeczy jak na przykład, nie wiem, jak chipsy, o których już wspomniałam, czy na przykład jakiś tam smażony schabowy w głębokim tłuszczu, do takich rzeczy mnie absolutnie nie ciągnie. Jedyna moja bolączka czasami to jest właśnie coś słodkiego. I tak jeszcze dla podsumowania, ja kocham warzywa, ja kocham owoce, owoce suszone, kocham ciemne pieczywo, ciemne makarony, naprawdę mnie to smakuje i ten mój sposób odżywiania w żaden sposób nie jest dla mnie katorgą, bo kiedyś właśnie pojawił się taki komentarz pod którymś z moich filmików, że jestem taka młoda, a już odmawiam sobie wszystkiego. Szkoda życia po prostu na odmawianie sobie wszystkiego. To nie jest tak absolutnie. To nie jest tak, że dla mnie moja dieta i mój sposób odżywiania to jest jakaś katorga, bo gdyby tak było, to po prostu po jakimś czasie bym z tego zrezygnowała, a już od dłuższego czasu żywię się jak żywię, odżywiam się jak się odżywiam i to jest dla mnie przyjemność, naprawdę. Ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz w jakiś sposób zmienić te moje nawyki żywieniowe. Także to dla mnie nie jest żaden przymus jedzenia zdrowych rzeczy. Nie jest to dla mnie żadna katorga absolutnie. Sprawia mi takie jedzenie przyjemność i dla mnie jedzenie i przygotowywanie tego jedzenia, pieczenie, gotowanie i tak dalej, to jest naprawdę wielka przyjemność. Dla mnie jedzenie i ogólnie to przygotowywanie jedzenia to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy na świecie, naprawdę. I ja obecnie nie wyobrażam sobie po prostu zmiany tych moich nawyków na jakieś inne. I jeżeli dla kogoś jego sposób odżywiania, czy to jest taki sposób jak mój, czy to jest dieta wegańska, czy to jest dieta wegetariańska, jeżeli to jest dla niego katorgą, jeżeli on nie lubi takiego jedzenia, a zmusza się do tego, to na pewno nie osiągnie sukcesu i za jakiś czas podda się, no bo ile czasu można robić coś, czego się po prostu nie lubi? Tak się nie da na dłuższą metę. Tak więc wyjaśniłam Wam, na czym polega moje odżywianie, ta moja dieta, ale to tak w cudzysłowie dieta, bo nie lubię tego słowa za bardzo używać. Wyjaśniłam Wam, jak to moje odżywianie wygląda i właśnie ciekawa jestem już, jaki jest Wasz sposób na odżywianie. Czy może jesteście na diecie wegetariańskiej, czy może jesteście na diecie wegańskiej, czy może jesteście takimi mięsożercami jak ja. Czekam właśnie na Wasze opinie, na Wasze komentarze na ten temat, a teraz trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!